Ja tam wbijam na co tam Bardzo fajny i udany dla nas rajd. Odcinki szybkie, fajniejsze niż się wydawało na zapoznaniu. Na szczęście nie było tyle tych jakichś niecięciek i szykan i można było całkiem fajnie rajdowo jechać. No my się cieszymy niesamowicie, że w ogóle dojechaliśmy do mety tak naprawdę, bo w połowie drugiego łezy, drugiej pętli coś chrupło w napędzie. Myśleliśmy, że przegub, że spokojnie sobie to wymienimy na serwisie, a okazało się, że to skrzynia i coś tam lata w środku. I tak jechaliśmy sobie tą trzecią pętlę i nawet jeszcze jadąc dojazdówkę nie wiedzieliśmy tak naprawdę, czy to jedziemy. No wygrać z panem Szybczykiem się nie dało. Chyba. Zobaczymy na następnych rajdach. Bardzo fajnie, dziękuję w ogóle wszystkim, którzy przy tym aucie pracowali, którzy nam pomagają, bo no, to wszystko pokazało, ten rajd pokazał, że warto na pewno. Przede wszystkim chłopakom z Energy Motorsport, bo samochód był po Mikołowskim rozebrany do ostatniej śrubki, składany na nowo i naprawdę się przy tym dużo, dużo napracowali i muszę im bardzo podziękować. Tak jak innym sponsorom i dostawcy opon, bo widać, że da się na niej szybko jechać wbrew temu, co niektórzy mówią. Nieoficjalnych wyników. I to również zarówno jak dla Kuby Żabczyka, tak Kuba, Lesiak i Łukasz Wierdo, drugie miejsce piątej edycji rajdu zamkowego. Życiowy wynik Mistrzostwa Śląska. Jakub Lesiak, Łukasz Biernot, drugie miejsce w piątej edycji rajdu zamkowego. No jak dobrze pamiętam, to chłopaki chyba dwukrotnie wychodzili na pozycję liderów. Niewiele brakło, no ale końcówka była naprawdę bardzo, bardzo zacięta. Do 5 sekund to dosłownie mignięcie. Tyle dzieliło pierwsze dwie Hondy na mecie. Jakub Lesiak, Łukasz Biernot, drugie miejsce w rajdzie zamkowym, piątej edycji rajdu zamkowego. No jeśli wszystko się potwierdzi w wynikach, to ta załoga także obejmie pozycję wiceliderów klasyfikacji mistrzostw Brawa! Jakub Lesiak, Łukasz Biernat, druga załoga.